Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Szanowni Państwo, drodzy Panowie, witamy serdecznie. Dziękuję Państwu, bardzo miło, że możemy spotkać się w naszym amfiteatrze z okazji już 13 obchodów Bezpiecznego Olsztyna, Bezpieczny Olsztyn. To my wszyscy, to my mieszkańcy, to bezpieczna droga, to nasze bezpieczne dzieci, to bezpieczna szkoła, to bezpieczna woda, to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to działanie na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Andrzej, ogłosiliśmy w tym roku na wiosnę konkurs na logo bezpiecznego Olsztyna. Wpłynęło 66 prac. Oczywiście musiała zostać wybrana ta najlepsza. Najlepsza autora z Zabrza. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu pokazać to logo, zademonstrować, a żebyśmy mogli wszyscy identyfikować się i wiedzieć i czuć, że Olsztyn jest bezpieczny. Życzę Państwu miłego wieczoru. Pozwólcie, że odsłonimy to nasze wybrane logo. Szanowni Państwo, zatem jak powiedział kiedyś poeta, wiekopomna chwila, jako pierwsi, drodzy Państwo, publicznie teraz zobaczycie nowe logo programu Bezpieczny Olsztyn. Proszę bardzo, oto one, drodzy Państwo, i z tym znakiem chcemy, abyśmy się identyfikowali. Od tego roku to logo będzie używane, a Państwo, tak jak wspomniał Pan Prezydent, mam nadzieję, będziecie czuć się bardzo dobrze, kiedy będziecie ten znak po prostu widzieć. Panie Dyrektorze, dziękuję Pana, Panie Prezydencie, poproszę o pozostanie z nami. Jeśli wolno i Panu będzie trochę bliżej tutaj poprosić. Panie Dyrektorze, sporo rodzin, 16 rajdów, jadę nie tankuję, całe rodziny na rowerach. Serce się raduje, tych najbardziej aktywnych chcemy nagrodzić. Witam Państwa serdecznie, szczególnie serdecznie tym wszystkim Państwa, którzy braliście udział w naszej kampanii Jadę nie tankuję. To jest kampania, która od 5 lat, a za rok 10 edycja i będziemy prosili prezydenta, żeby w sposób szczególny 10 rocznicę tej kampanii tutaj w tym miejscu uczcić. Ale jeszcze teraz o tej bezpiecznej rowerowej rodzinie. Mianowicie wszystkie te rodziny, które, tak jest cel tej kampanii, które jeździły, brały udział aktywnie we wszystkich naszych propozycjach, wycieczek, zbierały odpowiednie punkty, pieczątki. Chcielibyśmy, żeby dzisiaj w obecności Pana Prezydenta nagrodzić i żeby też zachęcić pozostałych z Państwa, korzystając z tablicy obecności, żebyście za rok również w tej 10. jubileuszowej edycji Jadę nie tankuję wzięli udział. Mamy teraz już takie możliwości, ścieżki rowerowe w samym Olsztynie, ale też i poza Olsztynem, takie możliwości, że aż żal, żeby nie wykorzystywać. Więc serdecznie zapraszam, ale przede wszystkim gratuluję tym, którzy za chwilę tutaj będą odbierali nagrody. Staramy się, żeby też te nagrody były coraz bardziej atrakcyjne. W tym roku myślę, że ci z Państwa, którzy wygraliście, będą też zadowoleni. Szanowni Państwo, zatem zapraszamy najbardziej aktywne rodziny. Są dwa wyróżnienia i oczywiście także podium. Drodzy Państwo, rajdów było 16, w 4 rajdach w komplecie udział wzięła rodzina Państwa Krakowiak. A zatem zapraszam Państwa Krakowiak na scenę, Anna, Kamil i Marcin. I to będzie wyróżnienie, specjalne podziękowania. 4 rajdy, w których wzięła rodzina Państwa Krakowiak udział. Zapraszamy, gratulujemy serdecznie. Oto nagroda dla Państwa. Anna, Kamil i Marcin Krakowa. Gratulacje. Proszę pozostać z nami. Szanowni Państwo, 8 rajdów. 8 rajdów też z całą rodziną. Tak, są z nami tutaj. Rodzina Państwa Ziętara. Kacpra i Annę zapraszam do nas. Rodzina Państwa Ziętara. Kacper i Anna i to jest 8 rajdów, przypomnę, na 16.
W 12 rajdach, to już Państwu mogę zdradzić, wzięli udział zwycięzcy. Drugie wyróżnienie w kampanii Jadę, nie tankuję dla Państwa Ziętara. Kasper i Pani Anna. Gratulacje. Panie i Panowie, trzecie miejsce tutaj mamy egzekwo, bowiem dwie rodziny, 9 rajdów na koncie. A zatem zapraszam rodzinę Państwa Kamińskich. Justyna i Grzegorz są z nami. Justyna nie widzę, tak? Ale Grzegorz jest. Zapraszam serdecznie. 9 rajdów dla Państwa Kamińskich, a 9 rajdów to także rodzina Państwa Abła. Również zapraszam Jolanta, Zdzisław i Tomasz. Państwa Abła to jest trzecie miejsce egzekwo. Państwo Kamińscy, Panowie Kamińscy właściwie, bo Justyny nie ma tutaj z nami w tym momencie. O właśnie. A tutaj Pani Jolanta i Pan Zdzisław, zapraszam pięknie. Państwo Abłam, także 9 rajdów i to jest trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy. Panie i Panowie, rodzina, która zajęła drugie miejsce, uczestniczyła w 10 rajdach. I z tej okazji ta nagroda właśnie za drugie miejsce trafi już za chwilę w ręce rodziny Państwa Maj. Rodzina Państwa Maj, Aleksandra i Gabriel, zapraszam serdecznie. Dziesięć rajdów, drodzy Państwo, rajdów rowerowych, akcja Jadę, nie tankuję. Absolutnie są to wzorce do naśladowania, aktywnie, rodzinnie spędzać należy ten wolny czas. Tym bardziej, że jak powiedział Pan Dyrektor, mamy ku temu w mieście możliwości. Duże brawa za to drugie miejsce dla Państwa Maj. I czas na zwycięzców. Panie i Panowie, pierwsze miejsce, 12 rajdów wspólnie przebytych. Serdecznie gratulujemy. Duże brawa dla rodziny Państwa Szmarc. Są w komplecie, jak widzę, Państwo Szmarc, Adam, Aleksandra, Anna i Marek. Przypomnę, 12 rajdów, a więc naprawdę, naprawdę zacny to wyczyn. Ogromne gratulacje. Oni w tym roku są najlepsi. Nagroda z rąk Pana Prezydenta, Państwa Pana Adama, gratulacje, gratulacje. Moi kochani, jeszcze raz duże, duże brawa dla tych, którzy pokazują nam, jak należy spędzać rodzinnie, wolny czas, przekazy zdrowo i bardzo, bardzo praktycznie. Poprosimy jeszcze wspólne zdjęcie, specjalny baner tutaj przygotowany, już jest rozwijany. To też jest taka tradycja, drodzy Państwo. Jak wspominał Pan Dyrektor, zapraszamy wszystkich z Państwa do czynnego udziału rodzinnie, rowerowo w tej akcji. Można wygrać nagrody, ale nie one są przecież najważniejsze. Najważniejsze są dobre wspomnienia, które pozostają w pamięci i to pozostają bardzo, bardzo długo. Drodzy Państwo, my będziemy już przygotowywać scenę na finał dzisiejszego dnia, na finał dzisiejszego wieczoru.